2005 roku po raz pierwszy napisałam i złożyłam do laski marszałkowskiej projekt ustawy o finansowaniu ze środków społecznych zapłodnienia pozaustrojowego, tak zwanego in vitro. Następnie ponawiałam ten wniosek w kolejnych kadencjach, ostatnio 5 września. Niestety rząd Platformy Obywatelskiej, mimo pomysłów finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, po reakcji biskupów wycofał się. Powstał projekt Gowina, projekt fatalny, skandaliczny, który praktycznie likwiduje zapłodnienie pozaustrojowe w Polsce. Gowin chce, aby prawo do in vitro miały tylko małżeństwa i to z kilkuletnim stażem, aby nie mogły korzystać z in vitro kobiety po 45 roku życia. Jest to wyraźna dyskryminacja ze względu na stan cywilny, a także ze względu na wiek. Dyskryminacja sprzeczna z polską konstytucją. Jarosław Gowin chce, aby zapłodniona mogła być tylko jedna komórka jajowa, aby był absolutny zakaz mrożenia zapłodnionych komórek jajowych, a także zakaz ich niszczenia. Ale przecież przy naturalnej metodzie poczęcia ponad 70% zapłodnionych komórek jajowych ginie. A więc jest tutaj nierówność praw komórek jajowych zapłodnionych. Takich absurdów w ustawie Gowina jest dużo więcej. Najważniejsze jednak, że ustawa Gowina nie uznaje niepłodności za chorobę, a w związku z tym nie uznaje zapłodnienia in vitro za metodę leczenia tej choroby. I konsekwencją tego jest proponowanie takich metod, które są mniej skuteczne od stosowanych dotychczas. Tak nie może być, Lewica na to się nie zgadza. Będziemy mieć własny projekt ustawy, a właściwie nawet dwa projekty. Jeden projekt dotyczący samego finansowania i drugi projekt rozstrzygający w szerszym zakresie kwestie bioetyczne związane z zapłodnieniem in vitro. Na pewno wygramy.